Mucha domowa. Ciekawostki o zwierzętach, o owadach. Mucha domowa, czyli Musca domestica. Bardzo pospolity owad, który uprzykrza nam życie dosłownie na całej naszej planecie. Ponieważ chociaż na początku owady te żyły raczej w strefie umiarkowanej, to wraz z nami rozprzestrzeniły się właściwie wszędzie tam, gdzie żyjemy my. I niestety są to owady, które bardzo blisko nas żyją. Muchy osiągają do 7,5 mm długości. Ich odnóża dzięki temu, że są zakończone takimi pazurkami i przylgami, umożliwiają im chodzenie po pionowych powierzchniach. Tych odnóży mają 3 pary. Mają przezroczyste skrzydła, którymi potrafią poruszać nawet do 200 razy na sekundę. Ale co ciekawe, muchy, chociaż są bardzo sprawnymi lotnikami, to nie potrafią latać jakoś bardzo szybko, ponieważ te maksymalne prędkości, jakie osiągają, to około 8 km na godzinę. Tu nie chodzi o prędkość, tylko o zwrotność, o szybkość wykonywania tych wszystkich zakrętów, które niestety uniemożliwiają nam ich fizyczną eliminację. A w tym muchy są naprawdę świetne, czyli nie latają wcale szybko, ale niestety są bardzo zwrotne. Są aktywne od marca do listopada. Okres zimy oczywiście muszą spędzić w ten sposób, żeby kiedy jest mniej pokarmu, jakoś przeżyć do wiosny. Tutaj zacznijmy może od tego takie dokładniejsze omawianie muchy, że muchy nie są w stanie nas ugryźć, ponieważ posiadają tylko taki liżący aparat gębowy. Ale niestety muchy przenoszą bardzo dużą ilość groźnych chorób, dlatego mogą być one dla nas niebezpieczne. Wcale nie muszą nas ugryźć, żeby być dla nas niebezpieczne. Co do pokarmu, to ten płynny zlizują, a stały rozpuszczają dzięki enzymom, które znajdują się w ich ślinie. I właśnie to jest jedno z tych zagrożeń, ponieważ poza tym, że mucha ma na sobie wiele tych czynników chorobowych, to również wewnątrz. A ślina, jakiej używają, żeby zmiękczyć ten stały pokarm, no niestety tam zostaje razem z tymi wszystkimi elementami, które mogą przenosić bardzo groźne choroby. To właśnie dlatego mucha, chociaż nas nie ugryzie, to stanowi dla nas realne zagrożenie i no musimy na nie uważać. Raczej to one powinny uważać na nas. Muchy są owadami synatropijnymi, czyli takimi, które żyją blisko nas, ludzi. To właśnie życie obok nas zapewnia im dużą ilość pożywienia. Są aktywne w ciągu dnia i najchętniej żyją w miejscach ciepłych, gdzie występuje duże nasłonecznienie. Po prostu są to dla nich warunki optymalne. W ciągu nocy oczywiście nie są aktywne, wtedy się schraniają, chronią w miejscach, gdzie czują się bezpieczne. Meble, ściany, one preferują jakieś zakamarki, załamania, cienkie przewody, tam gdzie po prostu nie jesteśmy w stanie ich zaobserwować. Dorosła mucha żyje około 4 tygodni, ale mała część populacji potrafi przeżyć zimę w stanie anabiozy, czyli w stanie takiego letargu. Po prostu, chociaż tych much próbuje przeżyć tą zimę bardzo dużo, to jednak ta część, szczęśliwie, ta część jest niewielka i po prostu po tym przebudzeniu się na wiosnę one dają początek kolejnym muchom. Samica składa jednorazowo od 100 do 150 jaj i może to robić co kilka dni, od 2 do 5 dni. Ta przerwy pomiędzy składaniem jajeczek trwają od 2 do 5 dni. Dlatego samica potrafi złożyć w ciągu swojego życia, 4-tygodniowego życia, od 600 do nawet 2000 jajeczek. Czyli niestety liczba olbrzymia. Po 24 godzinach z jajeczek wylęgają się larwy, które po 3 linieniach zmieniają się w poczwarkę, która po 10 dniach przepoczwarza się w owada dorosłego. Ale wróćmy do tej larwy, ponieważ w zależności od ilości pokarmu, ta larwa, można powiedzieć, rozwija się od kilku dni do nawet 2 miesięcy. Ponieważ w przypadku, kiedy tego pożywienia jest dużo, to ta larwa rozwija się dosłownie w kilka dni. Kiedy tego pożywienia jest bardzo mało, to niestety, bardzo dobrze, to ten rozwój trwa nawet 2 miesiące. Oczywiście tutaj troszkę atakuje te muchy, ale to są owady niebezpieczne.
owady, które poza tym, że nam mocno przeszkadzają, są też owadami, tak jak wspomniałem, które przenoszą wiele niebezpiecznych chorób, które no, stwarzają realne zagrożenie dla naszego życia. Ale przejdźmy dalej. Oczy. Ponieważ oczy much są naprawdę ciekawe, pozwalają im one widzieć 360 stopni, to dlatego niezależnie z której strony do nich nie podejdziemy, to ona nas niestety, to znaczy mucha, widzi. Do tego te procesy odświeżania tego, co odbierają oczy, są bardzo, o wiele częstsze niż u nas. Tutaj mamy odświeżanie monitorów. W przypadku much to niestety one odświeżają o wiele częściej. I do tego niestety ich mózg, chociaż jest mikroskopijny, a może właśnie dlatego, pozwala im na natychmiastową reakcję. Nieporównywalnie szybszą niż nasze mózgi. To połączenie pomiędzy oczami a mózgiem jest elektryczne, nie chemiczne i po prostu reakcja na jakiś bodziec jest liczona w naprawdę ułamkach sekund. O wiele, wiele szybciej niż my jesteśmy w stanie to zrobić. Dlatego kiedy chcemy złapać muchę, chcemy ją uderzyć, to jej mózg wyłapuje i reaguje o wiele szybciej niż jesteśmy w stanie zrobić to my. A ten mózg, chociaż jest naprawdę minimalnej wielkości, składa się z około 350 tysięcy neuronów. I choć może to się wydawać dużo, to w rzeczywistości mózg ludzki, czyli nasz, są to dziesiątki, prawie 100 miliardów neuronów. Nieporównywalnie większa ilość. No ale oczywiście mucha ma ten mózg, który odpowiada jej potrzebom. Do tego ten mózg działa w naprawdę błyskawiczny sposób i właśnie dzięki temu może unikać tych zagrożeń z naszej strony. Oczywiście muchy stanowią zagrożenie, należy im się przeciwdziałać. Oczywiście istnieje szereg środków, które w sposób chemiczny odstraszają te owady. Można też dbać na przykład o czystość, nie zostawiać śmieci, nie zostawiać pożywienia na zewnątrz, nie dopuszczać do tego, że te owady zbliżają się do nas. Niektóre zapachy, olejki eteryczne powodują, że muchy po prostu ich nie lubią, o tym będzie odrębny materiał. I co najważniejsze, zwalczamy je, kiedy tylko się pojawią. Ponieważ tak jak powiedziałem, one nie muszą nas ugryźć, one nie są w stanie nas ugryźć, żeby stać się groźne. Wystarczy troszkę pożywienia, troszkę czegoś, co później spożyjemy, dotkniemy, na czym karmiła się mucha i niestety możemy zostać jakąś chorobą zarażeni. A nie jest to oczywiście przyjemne. Dlatego muchy domowe muszą być z dala od tych naszych domów, żeby nie stanowiły realnego zagrożenia. Ale tak, to owad, który jest bardzo ciekawy, doskonale przystosowany do tych warunków, w których żyje, no i niestety doskonale przystosowany do tego, żeby unikać naszej walki z nim. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.